Mam nadzieję, że będziecie w stanie to usłyszeć. To jest syrena przeciwlotnicza. Tak ona brzmi przez ostatnich parę dni, nie wybrzmiewała w ciągu dnia, wybrzmiewała głównie w nocy, ale teraz widać niebo nad Kijowem nie jest spokojne i w związku z tym słychać ją, także zaraz gdzieś będziemy musieli się pewnie schować. To jest ten dźwięk, który nam towarzyszy. To jest dźwięk, który towarzyszy mieszkańcom Ukrainy niestety nieprzerwanie, ponieważ wiemy, że rosyjskie samoloty wielozadaniowe i bombowcy celują w cele cywilne, w miasta ukraińskie coraz częściej i w związku z tym ta syrena to jest pewnego rodzaju symbol, to jest też symbol tego strachu i tego terroru. Pierwszy raz, jak usłyszy się taką syrenę, to naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Człowiek wyskakuje z łóżka czy z pokoju przestraszony. Ale teraz faktycznie po jakimś czasie ten strach, on się staje mniejszy, bo zwyczajnie umysł ludzki, ciało ludzkie przyzwyczaja się do tych wysokich poziomów adrenaliny. Nie można bez przerwy żyć w popłochu i w panice. W związku z tym to jest właśnie ten akompaniament, który towarzyszy mieszkańcom Kijowa w tych bardzo trudnych i w tych mrocznych czasach. Tutaj, zaraz na rogu, nie wiem czy widzicie, znajdują się syreny alarmowe i to właśnie między innymi stąd słychać z Placu Wolności ten skowyt, ten przerażający skowyt, który symbolizuje, że wróg jest w pobliżu, że sytuacja nad niebem nie jest bezpieczna.